Pierwszym punktem szkolenia dla kierowcy, który przychodzi do nas do pracy, jest informacja, że prezes firmy Ruta jest z wykształcenia zawodowym kierowcą i przez wiele lat wykonywał ten zawód, który on wykonuje teraz. Główną naszą dziedziną działalności jest transport sypkich materiałów budowlanych w silosach, tak zwanych cementowozach. To są ładunki cement, wapno, popioły, piaski suszone. A drugą jest transport granulatów chemicznych i nie tylko, też sypkich materiałów chemicznych w silosach kiprowanych. Obszarem działania naszego jest teren Unii Europejskiej plus Skandynawia. Moja reakcja była jak najbardziej pozytywna odnośnie szkolenia, bo zawsze szkolenie zewnętrzne przynosi większe efekty niż wewnętrzne. W związku ze szkoleniami, ze zmniejszeniem prędkości jazdy, uzyskaliśmy ogromne zmniejszenie ilości szkód komunikacyjnych. Uzyskaliśmy zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogumienie, na układy hamulcowe. Zużycie paliwa w pojazdach z programu Ecolution u najlepszych kierowców oscyluje w okolicy 15%. Mniej niż w pojazdach bez programu Ecolution. Wiedza z programu Ecolution, którą my żeśmy uzyskali, znacznie poszerza nasze możliwości, nasze horyzonty. Bo zupełnie inaczej to postrzegamy, ten pojazd, niż postrzegaliśmy go przed wdrożeniem programu Ecolution. Dzięki temu programowi zyskaliśmy, w mojej ocenie, lepszy, nowocześniejszy sprzęt, lepiej wyposażony. Zyskaliśmy szkolenie kierowców ze Scani, zyskaliśmy nadzór i monitoring tych kierowców i z spalania, z stylu jazdy. Posiadamy stabilnego partnera, z którym możemy planować przyszłość, który nam oferuje co chwilę coś nowszego, lepsze, nowocześniejsze rozwiązania, które poprawiają bezpieczeństwo, poprawiają ekonomię funkcjonowania naszej firmy. No i to chyba jest najważniejsze.